Agnieszka Wolicka, 18 dzień października, dzień dobry, czas na serwis Meteo. Czas zaprosić Państwa za momencik do środka. Salon Łazienek Blue to nowe miejsce na mapie Poznania. Mieści się przy ulicy Obornickiej 279. A co Państwo znajdą w środku? Bardzo dużo pomysłów i inspiracji na wyjątkowe wykończenie swojego wnętrza, wnętrza łazienki. Znajdą Państwo płytki łazienkowe, ale też płytki podłogowe, armaturę i ceramikę. To wszystko w jednym miejscu, a do tego profesjonalną obsługę, która pomoże w doborze tych najlepszych dla Państwa materiałów, a dodatkowo zaprojektuje wnętrze Państwa łazienki zupełnie za darmo. Zapraszam do środka, a teraz już zapraszam na szczegóły prognozy pogody. O poranku możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie praktycznie przez cały dzień. W samo południe i chwilę po południu wartość maksymalna na termometrach w Poznaniu wyniesie 17-18 stopni powyżej zera. Wieczór ciepły 13 i 11 stopni. Dzisiaj ostatni tak ciepły dzień, w kolejnych dniach spadek temperatury, w środę od 7 do 13 stopni w Poznaniu, w czwartek nad ranem 2 stopnie powyżej zera, a w ciągu dnia termometry wskażą tylko 10 stopni Celsjusza. W piątek od 4 do 11, w sobotę nieco cieplej 9 stopni o poranku i 15 w najcieplejszym momencie dnia. Salon Łazienek Blue przy ulicy Obornickiej 279 to nowe miejsce na mapie Poznania, a w nim moc inspiracji. Płytki podłogowe, ale też płytki łazienkowe w bardzo szerokim wyborze polskich i hiszpańskich producentów. A co więcej, mnóstwo inspiracji, bo przecież łazienka nie musi być nudna, może zaskakiwać, a wanna nie musi być biała, bo świetnie wygląda w tym zielonym kolorze. Jeżeli natomiast są Państwo fanami klasyki i klasycznych połączeń, to takie inspiracje również znajdą Państwo tutaj w tym wnętrzu. Natomiast salon Łazienek Blue na pewno śledzi trendy modowe, śledzi to, co piszczy w trawie, jeżeli chodzi o rozwiązania łazienkowe. I ci właśnie projektanci mogą Państwu zaproponować na przykład takie rozwiązanie w łagodnych kolorach, ale bardzo inspirujące i na pewno bardzo nowoczesne i w trendach. Serdecznie zachęcam, by zajrzeć do tego miejsca. Dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo. Do zobaczenia.